pierwszy startup, jak zmienić pomysł w prawdziwy biznes. O tym będziemy sobie rozmawiać i ja proponuję już zacząć, więc zaczynamy. Tak, oczywiście tradycyjnie tytułem wstępu. Jeżeli są jakieś pytania, to ja zachęcam do ich zadawania. Można pisać na czacie w trakcie tego, co mówię. Jeżeli kogoś coś zainteresuje, mi nie przeszkadza to, że pytanie zostanie zadane w trakcie wykładu. Nawet jest fajnie, bo to wtedy żyje. Będzie też czas po webinarze, żeby coś zapytać i udzielić odpowiedzi. Stan prawny, na którym ja operuję, bo to jakby no, webinar jest głównie taki formalno-prawno-podatkowo-księgowy, jest jak najbardziej aktualny, ale co warte dodania, to jest jeden z pierwszych webinarów, w którym nie widać na horyzoncie większych zmian, za wyjątkiem jednej, bardzo dużej, ale tak generalnie to zazwyczaj poprzednie webinary no, uwzględniały te zmiany podatkowe, które miały gdzieś tam nastąpić. Ja staram się mówić językiem takim zrozumiałym, kolokwialnym. Przepraszam kolegów po fachu, którzy się mogą obrazić. Staram się w sensie na nieprecyzyjność moich sformułowań, ale one mają być zrozumiałe. Ja gdzieś tam kwoty zaokrąglam i staram się mówić na jakimś poziomie ogólności, tak żeby to zostało zrozumiane. W końcu to nie jest szkolenie dla księgowych, prawników czy kogokolwiek innego. Webinar potrwa do godziny czasu. Myślę, że się zmieścimy w 45 minutach. W trakcie webinaru też będzie jedna znaczna rewolucja dotycząca zakładania i prowadzenia firm, bo spółki z o.o. będą miały dość ograniczone możliwości działania. Ale o tym dopiero powiem w konkretach jakby w trakcie webinaru. Więc zaczynamy już część merytoryczną. Ja tak nietypowo zacznę, ale to tak w moim stylu jest, że zaczynamy od konkluzji. Co nam z tego, jakie są moje przemyślenia dotyczące praktyki, takich biznesowych, praktycznych aspektów zakładania i prowadzenia firm. Jeżeli weźmiemy pod uwagę takie kryterium jak inwestorzy. Jeżeli zakładasz firmę i to ma być twoja praca, nie myślisz o inwestorach, chcesz zbudować coś dla siebie, to idziesz w kierunku, możesz wybrać albo jednoosobową działalność gospodarczą, albo spółkę z o.o. Jeżeli bardziej myślisz o inwestorach, to idziesz w kierunku prostej spółki akcyjnej. Dodam też, że powzięty na początku wybór nie jest wiążący do końca życia firmy, czy do końca pomysłu biznesowego. To można zmieniać. Jest możliwość przekształcenia, przechodzenia między tymi formami prawnymi, więc to nie jest tak, że nic się nie da zrobić, bo można albo przekształcić firmę z jednej formy w drugą formę, albo po prostu założyć nową firmę. Taka opcja też czasami istnieje. Więc dobrze, więc konkludując, jeżeli myślisz o inwestorach, to bierzesz pod uwagę prostą spółkę akcyjną. Jeżeli o nich nie myślisz, bierzesz jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę z o.o. Kolejnym kryterium jest bezpieczeństwo. Jeżeli branża, w której zamierzasz działać, jest obarczona ryzykiem, a jeżeli tego nie wiesz, to sobie proponuję wpisać w Google'ach branżę polskiej gospodarki według i zatory płatnicze, no to wyskoczy Państwo, że na przykład branża budowlana, transport, rolnictwo, nie wiem czemu, ale tak jest, są obarczone bardzo długimi terminami płatności, tam zaległości płatnicze są bardzo duże. Więc ryzyko finansowe też wzrasta. Takim przeciwieństwem po drugiej stronie są raczej na przykład usługi IT, które raczej nie są obarczone jakimś ryzykiem. Więc jeżeli obawiasz się o to ryzyko, albo po prostu z jakichś powodów obawiasz się o to ryzyko, to wybierasz, i zależy ci na bezpieczeństwie, to wybierasz spółkę z o.o. albo prostą spółkę akcyjną. Jeżeli to bezpieczeństwo nie jest dla ciebie jakimś kluczowym kryterium, wybierasz jednoosobową działalność gospodarczą. Kolejnym kryterium jakby tych konkluzji są koszty. Koszty założenia i koszty prowadzenia, stałe koszty prowadzenia różnych form działalności gospodarczej. Więc jeżeli bardzo liczysz się z tymi kosztami, mówiąc wprost, nie masz za dużo pieniędzy, to wybierasz jednoosobową działalność gospodarczą, dlatego że jest tam większa możliwość skorzystania z jakichś preferencyjnych podatków, kosztów założenia nie ma żadnych i księgowość, taki jedyny stały, pewny koszt, który w każdej firmie istnieje, jest relatywnie najtańsza.
a na pewno tańsza od księgowości w prostej spółce akcyjnej i spółce z o.o. Więc jeżeli koszty nie są głównym kryterium, no to wybierasz któreś z tych spółek z o.o. albo prostą spółkę akcyjną. Tak. I takie będą konkluzje tego webinaru. A dlaczego tak jest? No to teraz będzie uzasadnienie do wyroku, do tego, co w konkluzjach stwierdziłem. Więc tak, zacznijmy sobie od takich podstawowych kwestii, które wymagają wyjaśnienia, zdefiniowania. W końcu webinar jest dla startupów, tak? Więc takie rzeczy myślę, że powinny być wyjaśnione. Ja będę teraz przechodził od takich rzeczy bardzo ogólnych do szczególnych, więc jeżeli są osoby, które na przykład mają już firmę i chciałyby usłyszeć coś o jakichś możliwościach optymalizacji podatkowej, to muszą chwileczkę poczekać, zaraz do tego dojdziemy. Ale na początek, JDG, czyli to jest skrót od jednoosobowej działalności gospodarczej. Czym się to charakteryzuje? To jest twór, ty jesteś firmą, czyli twój majątek prywatny jest majątkiem firmy i na odwrót. Co oznacza, że ewentualne ryzyko biznesowe ponosisz z własnego majątku firmowego i prywatnego, bo tu nie ma większego rozróżnienia pod kątem księgowym, podatkowym i być może, ale odpowiedzialności finansowej to jest twoje mieszkanie prywatne, ponosisz z niego odpowiedzialność za długi firmy, którą założyłeś. Więc tak, no to jest chyba zrozumiałe. Posiadasz jeden numer NIP-u. Nie ma numeru NIP-u na firmę i na ciebie jako osobę prywatną. Możesz i część podatku będziesz płacił jako firma, część jako osoba prywatna, w zależności czy przychód utrzymujesz właśnie w ramach działalności gospodarczej, czy w ramach jakby jakiś, możesz prywatnie wynajmować mieszkanie, samochód, a poza tym prowadzić działalność gospodarczą z jakiegoś innego zakresu. Więc mamy, więc te rozliczenia w zależności od tego, jakie jest źródło tych podatków, mogą być wspólne lub osobne. Jeśli chodzi o zdolność kredytową, to zdolność kredytowa osób prowadzących działalność gospodarczą jest raczej, są te osoby, no, mają gorszą zdolność kredytową w porównaniu do osób też fizycznych. Mają gorszą zdolność. Banki niechętnie udzielają kredytów osobom, które prowadzą działalność gospodarczą. Na pewno niechętnie na cele związane z, na cele prywatne. Jeżeli w ten sposób chcecie zrobić sobie zdolność kredytową na zakup mieszkania, to będą was trzepać dość mocno, lata poprzednie. Będą sprawdzać i zawsze to będzie troszeczkę niewiarygodne, dlatego że no, system księgowania w działalności gospodarczej jest bardzo uproszczony, tym bardziej jeżeli będziecie się rozliczać tak zwaną metodą ryczałtu, czyli w taką formą opodatkowania. Tu jest pytanie dotyczące możliwości robienia slajdu, zrzutów ekranu z prezentacji. Jak najbardziej, ta prezentacja, jeżeli ktoś chce ją otrzymać, to ja mogę ją wysłać. A poza tym ona będzie dostępna jako nagranie na kanale Incuba i na naszym KHG też będzie dostępna. Można sobie oglądać i przyglądać. Więc dobrze, wracając jeszcze do tego tematu zdolności kredytowej. No na pewno jest ona gorsza od osób, które zarabiają podobne środki, ale są zatrudnione na umowę o pracę czy zlecenie. To też trzeba o tym pamiętać. Jest, zakładając działalność gospodarczą, trzeba pamiętać o tym problemie związanym z wejściem inwestora. Jakby takie działanie nakierowane na pozyskanie inwestora z jednoosobowej działalności gospodarczej nie jest zabronione. Można coś takiego robić, ale jak inwestor by chciał zainwestować w waszą firmę, to albo się musicie przekształcić w spółkę z o.o. na przykład, albo zawrzeć tak zwaną umowę inwestycyjną, co obydwa rozwiązania są możliwe. Ale jeżeli wy od początku planujecie pozyskać tego inwestora i chcecie się sprzedać, no to warto od razu zacząć od spółki z o.o. prowadzić działalność gospodarczą albo od prostej spółki akcyjnej. Tak jak mówiłem, przy jednoosobowej działalności gospodarczej są bardzo niskie koszty wejścia i niskie koszty prowadzenia na przykład księgowości. Koszt księgowości w takiej spółce z o.o., w działalności gospodarczej jest 300-400 zł. Są też tańsze na pewno, ale to jest ten rząd wielkości. I odmianą działalności gospodarczej, tak to nazwijmy, jest działalność nierejestrowana. O tym będzie na kolejnym slajdzie. Działalność nierejestrowana polega na tym, że teoretycznie prowadzisz działalność gospodarczą, ale państwo mówi, nie musisz jej nigdzie rejestrować. Nie możesz przekraczać obrotów powyżej 1500 zł miesięcznie, to jest około. Jeżeli przekroczysz ten poziom obrotów, czyli to, co zarabiasz, obrót, tak, przychód
nie dochód. Dochód jest zdecydowanie mniejszy najczęściej, bo dochód to jest przychód minus koszty. Więc jeżeli masz obrót do 1500 zł, to możesz prowadzić tą taką działalność nierejestrowaną. Możesz być VAT-owcem, nie musisz być VAT-owcem, o VAT-cie też powiemy troszeczkę później. To jest na zasadach ogólnych po prostu. Ogólna zasada jest taka, że do 200 tysięcy, jeżeli nie świadczysz usług na przykład doradczych, możesz nie być VAT-owcem. I co może być dla ciebie, dla twoich klientów i dla ciebie bardzo korzystne i będziesz wtedy bardziej konkurencyjny. Dochodowy wynosi 0%. A dlaczego? Bo jak łatwo policzyć, 1500 zł razy 12 nie przekracza kwoty 30 tysięcy. To jest kwotą wolną od podatku w skali. Więc dopiero przekroczy, a chyba że masz inne źródła dochodu. Jeżeli masz inne źródło dochodu i plus tą działalność nierejestrowaną, no to ci się sumują we większości przypadków te dochody, co spowoduje, że przekroczysz 30 tysięcy i od nadwyżki na 30 tysięcy będziesz musiał zapłacić 12%. Więc zależy, jak na to spojrzeć. Jeżeli masz tylko dochód z działalności nierejestrowanej, no to nie zapłacisz podatku dochodowego w ogóle. Jeżeli będziesz miał źródła, inne źródło dochodu powyżej 30 tysięcy, zapłacisz 12%, a powyżej 120 tysięcy 32%. I teraz uwaga, tu nie ma ZUS-u. Czyli nie płacisz ani składki zdrowotnej, ani składki społecznej, z tym, że nie jesteś objęty ubezpieczeniem. Jeżeli będziesz miał wypadek, trafisz do szpitala, to dostaniesz fakturę. Chyba że jesteś objęty ubezpieczeniem z jakiegoś innego tytułu. Na przykład jesteś studentem. Wtedy masz ubezpieczenie. To jest spółka z o.o. Spółka z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jak sama nazwa wskazuje, odpowiedzialność uczestników tej spółki jest ograniczona. W jakim zakresie? Mamy spółkę, mamy udziałowców. Uczestnikami takiej spółki z o.o. zazwyczaj, ale prawie zawsze, są udziałowcy i członkowie zarządu lub członek zarządu. Czasami jeszcze prokurenci i czasami jeszcze rada nadzorcza. I jeszcze może być komisja rewizyjna, ale zostawmy sobie inne organy. Załóżmy, że mamy te dwa podstawowe, czyli udziałowcy i zarząd. Więc udziałowcy nie ponoszą żadnego ryzyka. Za wyjątkiem takiego, że wkładają środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Czy to w formie na kapitał zakładowy, te 5000 zł, lub jako pożyczka. Przy czym pożyczka jest fajnym sposobem na dofinansowanie spółki, dlatego że jest zwolniona z podatku. A po drugie, jak się zwraca pożyczkę, spółka zwraca pożyczkę, to się płaci podatek tylko dochodowy od odsetek, a nie od kwoty głównej, więc tam czasami jest wykorzystywana jako jakaś tam forma optymalizacji podatkowej. No ale do rzeczy. Więc udziałowiec nie ponosi żadnej odpowiedzialności poza wkładem na ten kapitał. I przy tym kapitale jeszcze bym chciał jedną rzecz powiedzieć. To jest mit, że kapitał zakładowy się wkłada i że to jest jakiś koszt. Bo proszę Państwa, jeżeli dzisiaj zakładam spółkę, wpłacam do niej 5000 zł, nawet do kasetki, czyli z jednej kieszeni do drugiej kieszeni i od razu wydaję to na cokolwiek, nawet coś, co nie jest kosztem uzyskania przychodu, czyli ja mogę kupić, zjeść hot doga z kolegą, który jest potencjalnym moim klientem na stacji benzynowej i to będzie koszt księgowy spółki, koszt taki finansowy. On nie obniży opodatkowania, a ja te pieniądze mogę wydać, tym bardziej mogę je wydać na wynagrodzenie, na zakup sprzętu, na usługi, na cokolwiek, co jest związane z działalnością gospodarczą spółki. Więc to nie jest tak, że należy traktować ten kapitał zakładowy jako, że to zaburza cash flow, czyli jakąś płynność finansową. Ale jak bardzo, no to już Państwo musicie sami sobie to ocenić. Dobrze, i wracając do tematu, jak to jest z tym bezpieczeństwem. Zarząd teoretycznie ponosi odpowiedzialność. Jeżeli spółka narobi długów, to obowiązkiem zarządu jest, jeżeli spółka już zaczyna być niewypłacalna, nie reguluje swoich bieżących zobowiązań, wnieść o ogłoszenie upadłości w odpowiednim czasie, czyli jeszcze kiedy jest kasa. Jeżeli tego nie zrobi, ponosi odpowiedzialność. Z praktyki mogę Państwu powiedzieć, że ten zarząd prawie że w ogóle tej odpowiedzialności nie ponosi. Postępowania przeciwko członkom zarządu są skomplikowane, trudne, długotrwałe. Wierzyciele nie chcą w to iść, to jest droga procedura, bo prezesi zarządu się bronią za żarcie. Ja na przykład, moja firma obsługuje taką korporację windykacyjnie i tam mamy setki czy tysiące spraw i z góry jest powiedziane, że nawet jeżeli spółka ZOD nie zapłaci, to nie ścigamy członków zarządu. Więc to jest taka informacja praktyczna, że no tej właściwie ci prezesi zarządu tej odpowiedzialności nie ponoszą. Prokurent
nie ponosi żadnej odpowiedzialności za długi spółki. Może istnieć coś takiego jak jednoosobowa spółka z o.o. To jest taka spółka z o.o., gdzie jedynym wspólnikiem jest jakaś osoba fizyczna. Tam dodatkowo trzeba ZUS płacić około 500-600 zł miesięcznie właśnie z tego tytułu, że się jest jednoosobowym wspólnikiem. Jest to utrudnione funkcjonowanie prawne, ale generalnie nie ma większego problemu, żeby taka w takiej formie prowadzić działalność gospodarczą, w formie jednoosobowej spółki z o.o. Zdolność kredytowa. Zdolność kredytowa spółki z o.o. to jest zdolność kredytowa spółki z o.o. Nie mylić z zdolnością kredytową swoją własną, bo są dwie różne rzeczy. Osobno spółka z o.o. ma swój NIP i osobno się rozlicza ona ze swoich podatków i uczestniczy osobno ze swoich przychodów, ze swoich podatków. Koszty założenia spółki z o.o. są troszeczkę wyższe od działalności gospodarczej. Oczywiście można spółkę założyć przez system S24, czy taki elektroniczny system, gdzie jest to dość intuicyjne, łatwe i raczej nie ma z tym problemów. No więc wtedy przy jakiejś podstawowej wiedzy, przynajmniej takiej na jakąś logikę, można samemu zakładać tę działalność gospodarczą, tę spółkę z o.o. Koszty stałe są troszeczkę wyższe, dlatego że właściwie każda spółka z o.o. musi prowadzić księgowość, a księgowość spółki z o.o. jest troszeczkę na innych zasadach niż księgowość jednoosobowej działalności gospodarczej, dlatego jest ona droższa, można powiedzieć, że mniej więcej to się rozpoczyna od 1000 zł w górę. Oczywiście są ceny netto, taka jest mniej więcej sytuacja na rynku, więc no i tu się stoi, czy się leży ten wynagrodzenie, trzeba tego księgowego zapłacić. I proszę Państwa, będzie problematyczne wprowadzanie inwestorów. Dlatego, że spółki z o.o., że rząd, ustawodawca preferuje dla startupów prostą spółkę akcyjną i to się troszeczkę zmieni. Pozyskiwanie inwestorów przez spółkę z o.o. będzie wręcz zakazane. Mamy ostatni typ jakby analizowanego podmiotu, to jest prosta spółka akcyjna. Co to jest prosta spółka akcyjna? To jest taka prostsza spółka akcyjna. Oczywiście nazwa brzmi prosta spółka akcyjna, a czym to jest taka spółka akcyjna, która jest prostsza w obsłudze? Jest wiele różnic pomiędzy spółką akcyjną a prostą spółką akcyjną. Nie będziemy dzisiaj tego analizować. Ja odsyłam Państwu, jest masę materiałów. Nawet jakiś tydzień temu ja robiłem webinar na temat różnic między prostą spółką akcyjną a spółką akcyjną. Odsyłam do tego materiału. Ja w skrócie tutaj powiem tak, że prosta spółka akcyjna daje takie samo bezpieczeństwo jak spółka z o.o., czyli to jest bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa. Nie ma udziałowców, są akcjonariusze, ale to jest mniej więcej taka semantyka, to na to samo wychodzi. Jest zarząd, może być rada dyrektorów, to jest takie połączenie dyrektora zarządzającego z wykonawczym, taki model anglosaski. Prokurenci tak samo mogą występować, ich odpowiedzialność jest taka sama jak w spółce z o.o. Może być też jednoosobowa prosta spółka akcyjna. Podobnie jak przy spółce z o.o. są wyższe koszty rozpoczęcia. Prostą spółkę akcyjną można otworzyć tak samo jak spółkę z o.o. i przez system S24, przez stronę Ministerstwa Sprawiedliwości, jak i poprzez notariusza. Tylko że praktyka jest taka, że nawet firmy zagraniczne, które się do nas zgłaszają i zakładają tutaj spółki, oddziały swoich spółek zagranicznych, w większości korzystają z S24. Rzadko kiedy jest notarialne otwarcie spółki, to są już naprawdę zazwyczaj duże transakcje i dość archaiczne jak na dzisiejsze czasy. Koszty stałe są podobne jak do spółki z o.o., dlatego że zasady księgowania prostej spółki akcyjnej i spółki z o.o. są prawie że identyczne. No i ta spółka ma jeden zasadniczy plus, ona została stworzona. Jak Państwo zobaczycie później, ona jest promowana do tego, żeby to ona pozyskiwała nowych inwestorów, żeby poprzez sprzedaż akcji uzyskiwać wpłaty na kapitał i rozwijać firmę. Kilka słów o podatku VAT, jak to wygląda w startupach. Więc zaczynając działalność gospodarczą, powinien sobie zadać dwa podstawowe pytania. Czy twoi klienci oczekują faktur? Bo jeżeli to są firmy, to oni raczej oczekują faktur lub też dla nich jest to neutralne. Jeżeli są konsumenci,
to nienawidzą fakt, dlatego że wiedzą, że płacą 23% zazwyczaj, 23% VAT-u po prostu więcej, niż gdyby tego VAT-u po prostu nie było. Więc jeżeli masz klientów, osoby fizyczne, nie prowadzące działalności gospodarczej, to raczej nie wchodzisz w VAT. Jeżeli masz firmy, to raczej wchodzisz w VAT. Oczywiście raczej dla firmy to jest bardziej neutralne, ale dla osoby fizycznej jest to negatywne. I drugie pytanie, czy masz dużo kosztów VAT-owych? Jeżeli twoja działalność polega na kupowaniu czegoś, czy nabywaniu jakichś usług, gdzie ktoś ci dolicza ten VAT, to warto być VAT-owcem, żeby w swojej usłudze to uwzględnić i sobie rozliczyć ten VAT ten od tej transakcji sprzedania, odliczyć ten od tej transakcji zakupu, bo to się odlicza. No i te dwa pytania trzeba sobie zadać, bo dopiero odpowiedź na obydwa pytania daje taką pewną decyzję, że na przykład świadczę usługi dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i nie mam dużo kosztów VAT-owych, to wtedy nie wchodzę w VAT. Ale są też ograniczenia, bo to nie jest na zasadzie totalnie według mojego widzimisię. Jest ogólne zwolnienie do 200 tysięcy. Do 200 tysięcy obrotu rocznie nie musisz wchodzić do VAT-u. Chyba że świadczysz usługi medyczne, finansowe, edukacyjne, one są zawsze zwolnione z podatku VAT, bez względu na obroty. I w drugą stronę, jeżeli świadczysz usługi związane z akcyzą, z dostawą budynku, sprzedaży wysyłkowej, jubilej, windykacja, doradztwo, to tam zawsze jest VAT, nawet jak nie przekroczysz pułapu 200 tysięcy złotych. Teraz część zasadnicza to są podatki dochodowe. To jest zestawienie podatków dochodowych, które można płacić w jednoosobowej działalności gospodarczej. W aktualnym systemie jakby mamy trzy podstawowe rodzaje podatków. To jest podatek liniowy, skala i ryczałt. IP Box to jest, nazwijmy, taka nakładka, która może być nakładką albo na liniowy, albo na skalę. Ja tutaj go zrobiłem jako podtyp podatku liniowego. Więc tak, w podatku liniowym płacimy 19%, ale od dochodu. Tak samo będzie w IP Boxie, że też od dochodu, tylko że 5%. Duża różnica. I w liniowym, w IP Boxie zapłacimy SZ, czyli składkę zdrowotną w wysokości niecałych 5%. I ZUS, czyli składkę społeczną, 1200 zł. Tylko proszę pamiętać, że te składki te składki społeczne są dla podmiotów, które prowadzą już działalność dłużej niż 2,5 roku. Przez 2,5 roku te składki społeczne będą o wiele niższe. Przez pierwsze pół roku będą wynosiły jakieś 300 zł, później jakieś 600 zł. Więc jest zdecydowanie mniej. Teraz tak, w skali. Skala też jest podatkiem dochodowym, czyli płacimy od dochodu. Przychód minus koszty daje dochód i od tego obliczamy podatek. Będzie wynosił 12%. Od 30 tysięcy kwotą wolną, tu nie płacimy dochodowego, ale płacimy składkę zdrowotną 9%. Powyżej 30 tysięcy płacimy 12% plus 9%, a powyżej 120 płacimy 32% plus 9% plus 1200 zł składki społecznej. Jeżeli chodzi o ryczałt, to jest jedyny w tym zestawieniu podatek przychodowy, czyli państwo nie patrzycie na koszty, nic nie odliczacie w kosztach. Podatek ryczałtowy mają bardzo różną stawkę. Od 3 do 17%, ale od przychodu. Więc to pozornie jest tylko czasami niższy podatek. Jeżeli chodzi o składkę zdrowotną, w zależności od wysokości przychodów są takie progi do 120 tysięcy, do 300 tysięcy. Czyli do 120 tysięcy płacimy 300 zł miesięcznie, do 300 tysięcy 600 i powyżej 300 tysięcy rocznie przychodu płacimy 1000 zł miesięcznie składki zdrowotnej. Tak to wygląda z ryczałtami. Jak wyglądają podatki dochodowe w spółkach ZO i prostej spółce akcyjnej? Tu jest w miarę prosty system, bo płaci się albo podatek liniowy 19%. 19% jest, jeżeli przekroczysz 2 miliony euro obrotu rocznie brutto. Taki przychód musisz mieć, to przejść na 19 od całości dochodów. Czyli raczej trzeba pilnować tego terminu i coś zrobić, żeby nie przekroczyć, bo wtedy cały rok się trzeba zrobić dopłatę do podatku. Nie płaci się składki społecznej, nie płaci się składki zdrowotnej. Tylko proszę pamiętać o tym, że
że od pracowników czy od zatrudnienia samego siebie te składki płacimy normalnie. Sama spółka z samej siebie, chyba że to spółka jedna osoba, tych składek nie płaci. Ale na pocieszenie jest coś takiego jak estoński CIT. Estoński CIT to jest taka wersja podatku dochodowego, która powoduje, że nie płacimy miesięcznie zaliczek na podatki, czy jak miesięcznie sobie obliczamy przychód, koszt, daje nam dochód, od tego liczymy 9% i to jest podatek od zapłaty. W estońskim CIT-cie nie płacimy tego, czyli mamy już na dzień dobry lepszy cash flow o 9% dochodu miesięcznie. Nie płacimy tego podatku na koniec roku. Dopiero zapłacimy podatek, jeżeli będziemy musieli przelać pieniądze, przełożyć z jednej kieszeni do drugiej, czyli z mojej spółki do swojej, na swoje konto prywatne. Czy to w formie przelewu, czy gotówki, wtedy będę musiał zapłacić podatek. Jaki? O tym za chwilę. To jest związane z problemem tak zwanego podwójnego opodatkowania, który w prostej spółce, w spółce z o.o., mniej więcej, jeżeli nic z tym nie zrobimy oczywiście, wygląda w następujący sposób. Spółka uzyskuje jakiś przychód od klienta, zarabia pieniądze, ponosi koszty, no i to, co zostało, czyli ten dochód, wypłaca jako dywidendę udziałowcowi. Wtedy suma podatku i spółki z o.o. i udziałowca to jest 26%, chyba że to jest duża spółka, powyżej 2 milionów brutto obrotu rocznie, to wtedy jest 35%. I proszę Państwa, to nie jest 9 plus 19, czy 19 plus 19, bo to jest od innych kwot. Inna kwota jest podobno opodatkowana, tylko to nie wychodzi dokładnie suma tego podatku. Proszę mi wierzyć, że tak jest. I teraz jak sobie to porównamy z tym estońskim CIT-em, to wygląda w sposób następujący. Te efektywne opodatkowanie będzie rzędu 20-25%. Jeszcze raz poprzedni slajd. Tu efektywne opodatkowanie 26-35, a przy tym samym cash przepływie finansowym, czyli od klienta poprzez spółkę do nas, jest to, mimo tego, że dalej się płaci 9-19, tam są różnego systemu odliczenia, które jak się zastosuje, to powoduje, że jest to 20 albo 25%. Oczywiście to są takie najprostsze, ale też najmniej skomplikowane sposoby wypłacania środków ze spółki. Jest wiele innych. To jest taka tabelka, którą ja sobie kiedyś tam przygotowałem na jakieś tam potrzeby też własnych wyliczeń. Ona nie jest zbyt często aktualizowana, dlatego że to się zmienia, ale to chodzi o to, ja chcę pokazać przez to, i jaki jest koszt, że tak powiem, koszt wyciągnięcia pieniędzy w zależności od tej wysokości, bo to się zmienia, i ile tych jest możliwości, wariantów działania, i jakie są drogie warianty, a jakie są tanie warianty jakby radzenia sobie z podwójnym opodatkowaniem. Pomysłów jest bardzo dużo, to wszystko zależy od tego, co się w firmie dzieje, jaka jest sytuacja, jakie są możliwości. Z takich najpopularniejszych form radzenia sobie z podwójnym opodatkowaniem aktualnie w mniejszych spółkach to są na pewno wynagrodzenia członków zarządu i prokurentów, które się wypłaca na podstawie uchwał i one są objęte podatkiem według skali i składką zdrowotną. Nie ma tam składki społecznej, czyli jest to efektywnie 21% do kwoty 120 tysięcy około, bo tam jest jeszcze kwota wolna od podatku, ale zakładając, że jej nie liczymy, no to jest około tych 21% do 120 tysięcy. Można pokusić się też o wynagrodzenie dla wspólników, czyli to jest tak, jest o tym mowa w artykule 176 Kodeksu Spółek Handlowych. Różnica jest taka, że nie jest to ozusowane, czyli będziemy płacić tylko podatek dochodowy według skali. Jest to tańsze, jeżeli chodzi o podatki, ale na pewno jest droższe, jeżeli chodzi o zorganizowanie tego. Trzeba akt notarialny, zmienić umowy spółki. Jest to w miarę, jest to problematyczne. Są inne rozwiązania, prostsze, aczkolwiek są one, jako chodzi o podatki, jest one tanie. Często też osoby zdecydujące się na spółkę kiedyś też zakładają swoją działalność gospodarczą i świadczą usługi z własnej działalności gospodarczej do tej spółki. Przez to jakby efektywne opodatkowanie w tej spółce z o.o. jest takie, jakie masz na spółce, na działalności gospodarczej. Więc jeżeli na działalności gospodarczej masz bardzo niski ryczałt i świadczysz tą usługę, którą możesz zrobić ryczałtem u siebie z działalności gospodarczej, to jest to, no,
jakby najlepsza forma, jedna z form optymalizacji podatkowych. Są też umowy cywilnoprawne, czyli umowy, które zawieram ja jako wspólnik, jako członek zarządu ze spółką i pobieram jakieś wynagrodzenie. Jeżeli dodatkowo to wynagrodzenie jest połączone z przeniesieniem praw autorskich, czyli ja na przykład prowadzę bloga dla spółki i przenoszę prawa autorskie do tych artykułów, to wtedy moje rachunki są płacone jakby z dwa razy mniejszym podatkiem. Podatek się płaci według skali, ale jest coś takiego jak 50% koszty uzyskania przychodu. I one są wtedy, kiedy przenoszę na nabywcę prawa autorskie. Umowa o pracę jest raczej drogim sposobem na wypłacenie środków ze spółki z o.o. Dywidendy już omówiłem. Prywatny najem, no to jeżeli wynajmujemy coś do spółki, to może być to forma optymalizacji. Może to być nieruchomość, może to być samochód. Wtedy opodatkowanie wynosi 8,5 lub 12,5% jakby za ten koszt tego wynajmu. No i do tego się sprowadza, że ta część kwoty zapłaconej ze spółki będzie efektywnie opodatkowana właśnie na wysokości 8,5 lub 12,5%. Kilka słów o ryczałcie. Ryczałt jest takim podatkiem, który jest przeznaczony tylko i wyłącznie dla osób fizycznych prowadzących działalności gospodarczej. Ryczałty nie zastosujemy na spółce z o.o. czy prostej spółce akcyjnej. Są przeróżne stawki ryczałtu, tak jak powiedziałem, od 17 do 3%. Najbardziej popularne to jest najem 8,5-12,5%. Dla programistów jest 12%. Dla części zawodów jakby związanych z branżą IT można pomyśleć o ryczałcie w wysokości 8,5%. To nie jest tak, że wszystkie osoby związane z programowaniem muszą płacić 12%. Popularne jest jeszcze wytwórstwo różnego typu, budowlanka 5,5%. Tylko proszę pamiętać, to są wszystko podatki od przychodu, nie od dochodu. Dobrze, jeżeli chodzi o takim najpopularniejszym ryczałtem, to jest działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana. To jest pośrednictwo w interesach, logistyka, usługi biurowe, IT właśnie, zarządzanie na przykład projektami. Tam nie ma górnych limitów przychodów, aczkolwiek takie usługi, że świadczone gdziekolwiek, powinny mieć stawki rynkowe, więc nie można za bardzo szaleć. Dobrze. Jak będzie wyglądało podwójne opodatkowanie, jeżeli sprzęgniemy je ze spółką z o.o., czyli mamy klientów, którym świadczymy usługi, ale świadczy usługi i spółka z o.o., a my jesteśmy podwykonawcami tej spółki z o.o., czyli jak świadczymy jakąś usługę i przez to dochód spółki transformujemy ze spółki do własnej działalności gospodarczej. Jeżeli na własnej działalności gospodarczej będziemy mieć ryczałt 8%, aby uda nam się pobierać całość dochodu spółki, to wtedy efektywne opodatkowanie to nie będzie jakieś 9 czy 19 plus coś tam, to będzie po prostu 8,5. No, chyba że to będzie duży podatnik, no to on może znacznie wzrosnąć, ale dla małych podatników będzie to takie opodatkowanie, jakie jest na poziomie działalności gospodarczej. Jak to wygląda z ZUS-em? Jakie preferencje, jakie koszty są związane z ZUS-em, jeżeli chodzi o rozpoczęcie działalności gospodarczej. Więc proszę Państwa, tak jak mówiłem, przez pierwsze 6 miesięcy jest ulga na start, czyli składka społeczna, tam gdzie jest kwota, mamy 0 przez pierwsze pół roku. Przez kolejne 2 lata, czyli do 30 miesiąca działalności gospodarczej, przez 24 miesiące, możemy opłacać tylko składkę społeczną w wysokości około 300 zł. W każdym wypadku trzeba płacić składkę zdrowotną w zależności od przyjętej formy opodatkowania. Jeżeli to jest podatek liniowy 4,9, IP Box 4,9, skala 9% i jeżeli chodzi o ryczałt, to od 350 do 1000 zł.
Jak to wygląda, jeśli chodzi o ZUS w spółkach? Ja tu podałem też inne formy, nie tylko spółkę z o.o., ale prostą spółkę akcyjną. Wszędzie jest składka społeczna od jednego wspólnika będącego osobą fizyczną. Płacicie 1200 zł i składka zdrowotna 550 zł. Tak to wygląda. Jeżeli spółka jednoosobowa lub z o.o. lub prosta spółka akcyjna, to płaci się w sumie 1750 zł. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o księgowość? Proszę Państwa, tak jak już tam napomknąłem, trzeba się liczyć z kosztami otwarcia i prowadzenia tej działalności gospodarczej. Koszt taki stały w przypadku spółek to jest około 1000 zł, w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej to jest około 400 zł. Żeby zaoszczędzić, można przeprowadzić rejestrację poprzez system S24, czyli takie gotowe formularze z gotowymi treściami umowy. Te projekty tych umów są dostępne w internecie, można je znaleźć, zobaczyć, jakie są tam, przygotować się do tej rejestracji, czytając sobie, jakie możliwości będziemy mieli na każdym etapie, jak będziemy mogli ułożyć jakby tą spółkę, na przykład to może reprezentować, czy mają być na umowie jeden podpis, dwa podpisy. Więc tak, jeżeli chodzi o spółkę z o.o., no, takim podstawowym rzeczą to jest założenie spółki w KRS-ie. Bardzo proszę, jeżeli będziecie Państwo to sami robić, to pamiętajcie o tym, że trzeba złożyć deklarację PTC od kapitału, który został wpłacony. To jest niewielki podatek, ale go trzeba zapłacić. Poza tym trzeba się zarejestrować w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. O tym dużo osób nie pamięta, zapomina to. To trzeba zrobić. Trzeba złożyć NIP 8, jeżeli chce się być VAT-owcem, to VAT-R. W przypadku działalności gospodarczej rejestracja jest zdecydowanie bardziej prosta. Mamy tak zwane jedno okienko, które załatwia na temat Urzędu Skarbowego, ZUS-u, GUS-u, czyli REGON-u, numeru REGON, ale i tak będziemy musieli się pofatygować tam dwukrotnie, bo po założeniu działalności gospodarczej trzeba założyć konto, rachunek bankowy i później jeszcze raz go zgłosić, ale to wszystko można zrobić online. Kilka informacji na temat pozyskiwania kapitału, bo w końcu część Państwa zastanawia się nad tym, jakie są, czy są w ogóle jakieś ograniczenia prawne dotyczące pozyskiwania kapitału inwestorów. Więc takim dość popularnym, czy coraz bardziej popularnym sposobem na pozyskiwanie kapitału jest tak zwany crowdfunding, czyli pozyskiwanie środków od społeczności. Zostało to wreszcie uregulowane na mocy przepisów unijnych i które zostały implementowane w Polsce. My mówimy najczęściej o tak zwanym, jeżeli Państwo poszukujecie środków na jakąś inwestycję, to jest zazwyczaj crowdfunding udziałowy, czyli w zamian za jakąś wpłatę otrzymujecie, inwestor otrzymuje udziały. Od 10 listopada 2023 roku, czyli za rok i jeden dzień, takie działania nakierowane na pozyskiwanie inwestorów będą zastrzeżone tylko dla prostych spółek akcyjnych i dla spółek akcyjnych. I to jest ta rewolucja, o której mówiłem, bo jeszcze w tamtym roku, dwa lata temu w ogóle, tak, odkąd wyszedł nowy ład, hitem była spółka z o.o., ale spółka z o.o. Dla firm, które zamierzają pozyskiwać inwestorów, się kończy, dlatego że ja znalazłem taki artykuł nawet w jednej z takich nobliwych portali prawniczych i tu cytat: zdaniem prawników nawet uczestnictwo przedstawicieli spółki z o.o. w targach inwestorskich będzie miało skutkować grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 6 miesięcy, proszę Państwa. Czyli straszne przestępstwo to będzie, jeżeli ze spółki z o.o. będziecie próbowali pozyskiwać inwestorów. Do tego są dedykowane prosta spółka akcyjna i spółka akcyjna. O inwestowaniu i ograniczeniach związanych różne rzeczy, jakieś tokenizacja, obligacje. Postaram się zrobić osobny webinar, który być może będzie już w grudniu. Proszę pamiętać o tym, że spółka akcyjna i prosta spółka akcyjna posiada akcje. Akcje to są papiery wartościowe. I tutaj, żeby nie popaść w duże koszty związane z jakby z inwestycjami, nie było, żeby nie było obowiązku składania różnych memorandum, nie podlegać pod kontrolę KNF-u,
to pamiętajcie, proszę Państwa, że maksymalnie 149 imiennych ofert może być od Was i nie mogą być te oferty nigdy kierowane do nieoznaczonego adresata. Jeżeli macie jakiś pomysł na biznes i chcecie pozyskać kapitał, a tym pomysłem na biznes nie jest dalsze inwestowanie środków, tylko rozwijanie własnego biznesu, jakiegoś pomysłu, patentu, wzoru użytkowego, przemysłowego, jakiegoś know-how, to jest wszystko w porządku, ale jeżeli nawet nie przekroczycie tych 149 nieoznaczone adresat i tak dalej, ale waszym jakby zadaniem będzie dalsze inwestowanie, na przykład w kryptowaluty, to państwo będziecie musieli, to będziecie podlegać pod tak zwaną ASO, czyli alternatywną spółkę inwestycyjną, co wiąże się z dość dużymi kosztami przeprowadzenia procedury w KNF-ie, więc jeżeli Państwo chcecie szukać inwestorów, to tylko w prostej spółce akcyjnej oferta nie może być jakiś taki landing page, nie może być jednocześnie ofertą. Oferty tam ktoś zostawia swoje dane, Wy odsyłacie imienną ofertę do maksymalnie 149 osób. Dlatego, proszę Państwa, w związku z tym, że no we wszystkich jakby sytuacjach, gdzie jest konieczność pozyskiwania kapitału, marketing i sprzedaż będą miały kluczowe znaczenie, bo jakby narzędzia prawne są, żeby ten kapitał pozyskiwać, pomysł jest, ale od tego w zależności jak Wy go sobie sprzedacie, taki kapitał pozyskujecie. Ja to mówię z własnego doświadczenia, że nawet fenomenalne pomysły, które miały słaby marketing, po prostu nie zebrały dużej puli środków. Jeżeli ktoś już teraz myśli o wejściu na giełdę albo po prostu tego nie wyklucza, to proszę pamiętać o tym, że są tak zwane przekształcenia, na przykład prosta spółka akcyjna może się przekształcić właściwie we wszystko, za wyjątkiem jednoosobowej działalności gospodarczej i podobnie spółka ZOO może się we wszystko przekształcić, nie może wrócić do sytuacji jednoosobowej działalności gospodarczej, a jednoosobowa działalność gospodarcza może się przekształcić tylko, właściwie tylko w spółkę ZOO, w niektórych wyjątkach też spółkę jawną. Teraz chciałbym porozmawiać o kilku takich najbardziej popularnych ulgach podatkowych, które są dostępne. Pierwszy to jest IP Box, czyli 5% podatek dochodowy. To jest taki podatek, który można zastosować i w działalności gospodarczej, i w spółce ZOO. On powoduje, że w spółce ZOO płaci zamiast 9 lub 19 po prostu 5% podatku dochodowego, czyli dość duża różnica, w przypadku jeszcze jeżeli jesteśmy dużą firmą. W działalności gospodarczej jest ten zysk też duży, bo zamiast 25% płaci się 10%, no tylko że nie od w całości dochodów, tylko od dochodów, które uzyskujemy z tytułu wynalazku, wzoru użytkowego, przemysłowego, topografii układów scalonych, programu komputerowego. To są chyba takie najbardziej popularne. Tam są jeszcze różnego typu inne rzeczy, różnego typu zastrzeżenia dotyczące prawa ochrony roślin, weterynaryjnych tematów i medycznych. Programu komputerowego nie trzeba rejestrować w urzędzie patentowym i tak samo topografii układu scalonego. Każdy inny, ten użytkowy, przemysłowy, żeby rozliczać IP Boxa, trzeba docelowo zarejestrować w urzędzie patentowym. Aktualnie jest dofinansowanie na uzyskanie wzorów i patentów, więc można z tego korzystać. IP Box może być, jest pytanie, czy tylko programiści mogą stosować IP Box? Proszę Państwa, nie tylko programiści mogą stosować IP Boxa. Tu można sobie zrobić print screena tych jakby zawodów, które mogą, bo takie są interpretacje podatkowe, które mogą korzystać z IP Boxa. Jest tego dość dużo. Więc aż dwa slajdy. Zapraszam chętnych do odtworzenia sobie później webinaru. Podstawowym warunkiem zastosowania IP Boxa jest to, że jest przenoszone prawo, majątkowe prawo do autorskiego programu komputerowego. Bez tego, bez przenoszonego praw IP Boxa nie możemy zastosować. I tak samo jest zresztą z patentem, bo żeby zastosować IP Boxa, to musi być zysk, na przykład zysk ze sprzedaży towaru lub usługi, tego know-how, albo należność licencyjna, czy jakaś forma korzystania zależnego, albo może to być, jeżeli sprzedajemy urządzenie, w którym jest jakiś program komputerowy,
no to wartość tego programu proporcjonalna do wartości całego urządzenia trzeba uwzględnić i w tym zakresie można stosować IP Box. IP Box można stosować właściwie już od chwili złożenia wniosku do Urzędu Patentowego z wnioskiem o rejestrację. Tak jak mówię, programu komputerowego nie rejestrujemy i topografii układu scalonego też nie rejestrujemy. Je można zarejestrować troszeczkę, ich nie trzeba rejestrować. Wszystkie inne należy rejestrować, a IP Boxa można stosować od tych dochodów, które nastąpiły po dniu złożenia wniosku do Urzędu Patentowego. Przy czym, proszę Państwa, to jest i tak taka sytuacja, że de facto płaci się normalną stawkę podatku, a na koniec roku otrzymuje się zwrot tego podatku. Wobec czego zwrot tej różnicy w podatku, więc można formalnie wprowadzić tego IP Boxa, ale i tak na koniec roku trzeba będzie poprosić o zwrot. Przychodzi Państwo z kontroli, sprawdzałem, czy była interpretacja podatkowa, o ile była umowy, faktury i ten zwrot rzeczywiście następuje. My mamy, jesteśmy po takich kontrolach, po czynnościach sprawdzających i to nie jest takie straszne z tym IP Boxem. Można uzyskać ten zwrot tego podatku. Jakąś alternatywą nawet dla nowych firm jest estoński CIT. Estoński CIT jakby polega na tym, że jakby zwykły CIT jest taki, jak już tam wcześniej mówiłem, o tym, że mamy 26% a duzi podatnicy 35%. Jeśli zastosujemy estoński CIT, to ten podatek będzie wynosił 20 lub 25%. Tam się podatek płaci dopiero w momencie, kiedy wyciągam pieniądze z spółki i przelewam w formie dywidendy do siebie samego, do udziałowców, to wtedy suma tych podatków, które ciążą na spółce i na udziałowcu czy akcjonariuszu, wynosi 20 lub 25%. Czyli jest lepszy cash flow w estońskim CIT-cie, bo na bieżąco nie musimy płacić podatku. Po drugie, ten podatek jest po prostu niższy. Warunkiem wejścia w estoński CIT jest to, że masz trzech co najmniej pracowników lub zleceniobiorców na minimalnym wynagrodzeniu albo na pełnych etatach średniorocznie. Czyli w jednym miesiącu możemy mieć czterech, w drugim dwóch, średnio trzech. Nie mogą być to osoby powiązane osobowo i kapitałowo z Twoją spółką. I co jest bardzo ważne dla startupów, jest to, że nie musisz tego warunku spełniać w pierwszym roku, nawet w drugim, ani trzecim, ani czwartym. Znaczy w czwartym musisz spełnić ten warunek. W pierwszym roku możesz nie mieć żadnego pracownika, w drugim jednego, w trzecim dwóch i w czwartym trzech. Tak jest i jakby do tego się dochodzi. A czy dla nowych podatników, czy jak ktoś już prowadzi dużą działalność gospodarczą, to niestety, żeby wejść, musi mieć po prostu trzech pracowników. Musi mieć prostą strukturę kapitałową, czyli właścicielem spółki mogą być wyłącznie osoby fizyczne, nie mogą być właścicielami spółki inne spółki. I w drugą stronę spółka, która ma płacić ten estoński CIT, sama nie może posiadać udziałów w innych spółkach. Wykluczona jest też działalność finansowa, ale to jest takie pojęcie rzeka, bo na przykład ostatnio zgłosił się do mnie klient, który był z branży finansowej, a mianowicie prowadził kantor, a tam jest tylko takie zastrzeżenie, że usługi finansowe nie mogą dominować, nie mogą być większe niż 50% uzyskiwanych przychodów, a poza tym działalność kantorowa w ogóle nie są usługi finansowe. W przypadku takich technologicznych firm, gdzie być może jest przeniesienie praw autorskich, to również nie może być więcej niż 50% wynagrodzenia, nie może pochodzić z przeniesienia praw autorskich. Zazwyczaj robi się umowy tego typu, że jedna część i w umowie, i w fakturze jest wynagrodzenie za na przykład usługę programistyczną, a druga część wynagrodzenia jest za przeniesienie autorskich praw do kodu. Więc jeżeli tak to jest uregulowane, no to trzeba pilnować tego poziomu 50%, żeby nie był przekraczany i można prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o estoński CIT. Kolejną dość popularną ulgą właściwie dla wszystkich firm, które prowadzą działalność rozwojową, która jest jakby troszkę łatwiejsza od działalności naukowej czy badawczej. Działalność rozwojowa to jest działalność, to jest działanie firmy nakierowane na wdrażanie nowych produktów, ulepszanie ich nowych produktów czy usług. To nie muszą być nowe produkty na skalę powiatu, kraju, to mogą być nowe na skalę przedsiębiorstw. Więc jeżeli jest firma meblarska, która
ma swoich designerów, technologów, jakichś tam testerów, swój wydział, który zajmuje się nowymi meblami, mają co roku nowy katalog z nowymi usługami, nowymi produktami, to koszty związane z takimi nowymi produktami podnoszą jakby finansowo, czyli tak obniżają poziom opodatkowania, bo zwiększają nam koszty. Ja mogę wynagrodzenie takiego designera sobie policzyć nawet kilka razy. I to nie tylko wynagrodzenie, bo też jego wynagrodzenie, składki, jego wynagrodzenie brutto, wszystkie surowce, materiały, maszyny, odpisy amortyzacyjne, różnego typu rzeczy mogę wrzucić w tą ulgę badawczo-rozwojową. I jeżeli mamy jakiegoś designera, który czy kogokolwiek, to załóżmy, że zarabia 10 tysięcy złotych na rękę, brutto to jest 13 tysięcy, po wprowadzeniu, po odliczeniu jego wynagrodzenia, jakby uwzględnieniu go w tej uldze, którą się raz do roku robi, to zyskamy około 5 tysięcy, czyli połowy jego netta w jednym miesiącu. Razy 12, to jest na tym przykładzie, to byłoby niecałe 60 tysięcy. Ulgę badawczo-rozwojową możemy stosować właściwie od samego początku. Jak jest pomysł na coś i ktoś już przystępuje do realizacji tego pomysłu, do próby, to jest cały etap pomiędzy wdrożenie, to jest etap przed produkcją masową, czyli wszystkie testy, test, etap wdrożeniowy i w tym etapie wszystkie te koszty kwalifikowane mogą być właśnie kilkukrotnie rozliczane. Nie ma wymagania, żeby ten wynik tych prac badawczo-rozwojowych został uwieńczony przed jakimś patentem albo jakimś tam zarejestrowany. Nie ma takiego obowiązku. Same prace, nawet które nie doprowadzą do wykreowania, ale były racjonalnie uzasadnione, mogą być tak rozliczane. Dla firm typowo technologicznych, które zajmują się właściwie z całą działalnością badawczo-rozwojową, zostało powołane Centrum Badawczo-Rozwojowe. Żeby do niego wejść, trzeba mieć obroty powyżej 2,5 miliona złotych i 70% musi być przychodów pochodzić właśnie z usług badawczo-rozwojowych. Większe przedsiębiorstwa muszą mieć co najmniej 20% przychodów związanego z działalnością badawczo-rozwojową i to powoduje daleko idące korzyści. Jeden z największych jest brak podatku od nieruchomości, co w firmach produkcyjnych i mających duże powierzchnie jest bardzo ważne, ale w zakresie tego jakby Centrum Badawczo-Rozwojowego i jest zwiększona jakby kwota amortyzacji nieruchomości. Są dość duże korzyści podatkowe. Proszę Państwa, to wszystko, co mam do powiedzenia startupom, takiej pigułce na temat działalności gospodarczej. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Jeżeli ktoś ma ochotę na zadanie jakichś pytań, to można to uczynić teraz, ale można też to zrobić po webinarze. Można ze mną się umówić na konsultację. Ja zapraszam do zapoznania się z tym, co na co dzień robię i o czym mówię. Dzielę się swoją wiedzą na różnych stronach internetowych, staram się w sposób przystępny mówić o aktualnej sytuacji podatkowej, finansowej, jak rozliczyć różnego typu podatki, głównie w firmach technologicznych. Jeżeli ktoś ma ochotę, więc zapraszam na konsultacje. Tu są dane kontaktowe do mnie, mój mail, mój telefon. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i do zobaczenia może na kolejnym webinarze, być może na konsultacjach. Dziękuję Państwu bardzo.